Zaczynamy 44. edycję Moców Widzów. Co tym razem pobudowaliście? Sprawdźmy. Przegląd otwiera mocyk Mikołaja Mazura, będący figurką Steppenwolfa z filmowej Ligi Sprawiedliwości. Logiczne, postać ta ma swoją oficjalną figurkę Lego, ale że Justice League zostało wypuszczone na nowo według oryginalnej wizji reżysera, gdzie Steppenwolf wygląda inaczej, to i należy mu się nowa figurka, choćby fanowska. Mocyk Mikołaja wygląda całkiem nieźle, zgrabna konstrukcja, no widać, że autor postarał się nawet o symboliczne zaznaczenie na pancerzu tej charakterystycznej kolczastej faktury, jest pewna pozowalność, fajny toporek, twarz troszeczkę symboliczna, ale ma to swój urok, naprawdę udana praca. Bonusowo śpiący kotek autora, absolutnie zjawiskowy, mógłbym już tutaj zakończyć tę edycję, z całym szacunkiem dla innych twórców, ale nie zobaczę już chyba dzisiaj nic cudowniejszego od tego widoku. Patkot 333 tym razem prezentuje replikę broni Alternator z Apex Legends. Bardzo spoko giwerka, dość wiernie odtwarzająca kształt modelu z gry, nie wiem na ile dobrze zgrywa się kolorystyka, ale w takich grach występują różne skiny na itemach, więc być może któraś się wpasowuje tutaj. No w sumie taka biała, szara pstokacizna wygląda troszeczkę jak jakieś kamo. Drugą pracą Patkota jest figurka Ash z Titanfall 2. Tutaj porównując z oryginałem stwierdziłem, że podobieństwo, odwzorowanie postaci jest na naprawdę wysokim poziomie. Zachowano koherentną kolorystykę, jest pozowalna talia i ramiona, sylwetka kojarzy się z odwzorowywaną bohaterką jak najbardziej, nieźle grałem tutaj proporcje. Gdyby tylko nurzęta były mniej statyczne, byłoby całkiem tip-top, ale i bez tego jest bardzo dobrze. Bartograb z kolei zbudował scenkę ze świata Wiedźmina. Łowca potworów, z tego co widzę nie Geralt, walczący z wilkołakiem i wyszła całkiem klimatyczna scena. Bardzo fajna minifigurka Wiedźmina, mordka Anakina Skywalkera z żółtymi oczami perfekcyjnie do niego pasuje, jednak mini gwiazdą jest tutaj wilkołak, zbudowany z kilkudziesięciu małych elementów, wypozowany w zwierzęcej postawie. Wyszła z tego ciekawa mini konstrukcja, która bardzo mi się podoba. Innym fajnym detalem jest szkielet krowy leżący w chaszczach. Świetny tutaj użycie pajęczyny ze zestawów Spidermanowych. Trzy prace od klockowego patrioty. Beats, robot podróżnik, mieszkaniec Beneversum. Mała pocieszna praca, no taki prościutki robocik. Widziałbym na nim może troszeczkę więcej detali. Na brzuszek można dać na przykład jeszcze jakieś światełka, konsolki, coś w tym stylu. Mini czołg to z kolei mocyk, o którym no wszystko już mówi jego nazwa. Po prostu mały, przerysowany czołg z wysoką wieżyczką. Śmieszny. Na koniec taki oto imperialny mini walker. Łazik AT-MST All Terrain Mini Scout Transport. Taki nieduży chodzik, no powiedzmy dużo mniejszy brat AT-ST. Bardzo sympatyczny, taka lekka maszyna zwiadowcza. Powiedzmy rozwojówka projektu AT-RT ze wzmocnionym pancerzem z przodu. Fajne mini mocyki. Robloczat 69 przedstawia model francuskiego czołgu FT-17, używanego podczas I wojny światowej. Bardzo zgrabny model, kompaktowy, świetnie otworzona sylwetka, ładnie uzyskano tutaj efekt szerszych przednich kół jezdnych gąsienic, kolorystycznie jak widzę ujednolicony. Moją uwagę zwróciło również świetne użycie tych kafelków z nadrukiem toreb, czy tam juków, nie wiem z którego pochodzą zestawu, ale pasują tutaj idealnie. Świetnie wygląda także minifigurka żołnierza. Model naprawdę pierwsza klasa, jedno tylko co mi się tutaj trochę nie widzi to mocowanie lufy. No nie przepadam za takimi połączeniami na słowo honoru, lubię kiedy cała konstrukcja jest solidna, ale nie szkodzi, w razie czego myślę, że da się to łatwo poprawić. Generalnie bardzo spoko mocyk. Ciekawą pracę przysłał Szczupak z recenzji pana Szczupaka. Jest to Batcomputer. Oto Batman zasiada w swojej jaskini przed komputerem i opracowuje kolejne plany działania. Praca ładna, klimatyczna, szczególnie dobrze się prezentuje w półmroku. Fajnie zbudowano tutaj konsole i ekrany, aż się proszą one o jakieś tematyczne naklejki z powiedzmy, nie wiem, jakimiś wykresami, analizami czy innymi mądrze wyglądającymi rzeczami. Ale także bez tego wygląda to spoko. Mocyki Franciszka Dudki. Młody krab Ussal. Klasyczne stworzenie z uniwersum Bionicle, krabowaty Rachi, naprawdę pocieszny maluszek, bardzo fajne użycie tutaj wszystkich części, tych na szczypce, korpus, świetnie też wykorzystano te ala pazurki jako odnóża, udana po prostu mini praca. Godzilla, legendarny kaiju w formie hero faktorowej, no tutaj ciekawa jest konstrukcja łebka, choć brakuje mi trochę tutaj wyszczególnionych oczu i otwieralnego pyska, no chyba, że oczami są te kulki z tyłu, no to wtedy tylko pyska. Tirun, to acieni, to standardowa konstrukcja CCBS, nic wyszczególniającego się, chociaż pancerz z przodu i z tyłu ładnie się zgrywają linią. Bezimienny maturanic światła, to też, no, aż na to prosta konstrukcja. Taki prosty CCBS, jak zdecydowanie brakuje tutaj czegoś na przodzie. Razi ta odsłonięta ramka pod tors. Dla odmiany ostateczna forma ekimu podoba mi się już znacznie bardziej. Niezła baczysta sylwetka, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy taka garbata postawa, łańcuch i kolce pasują akurat do tej konkretnej postaci. No ale okej, skoro to forma ostateczna, to może sobie pozwolić na dodatkowe dopakowanie. Dalej mamy interesującą pracę bajniklową od Bartosza Krzyczkowskiego. Bezimienny agent zakonu Matanui, przedstawiciel rasy czwororęgich olbrzymów. Bardzo mi się podoba ogólny feeling tej pracy, jest taki mocno setowy, ale oczywiście model dopracowano bardziej niż oficjalne zestawy. Konstrukcja bardzo czysta, kolorystyka schludna, bardzo pasuje mu tutaj ta przekolorowana głowa Dakadoksa. Prosto, ale efektownie rozwiązano tutaj tors, przez dwie pary ramion i ogólną sylwetkę kojarzy mi się troszeczkę z Nocturnem, ale ma jednocześnie sporo własnego charakteru. Jeśli miałbym się tutaj do czegoś przyczepić, to może do broni, bo jest moim zdaniem ociopinkę przesadzona. Podwójny topór nie ma specjalnie sensu, aczkolwiek rozumiem cool factor. Generalnie naprawdę udana bąkla praca, na którą przyjemnie się patrzy.
Dalej mamy pracę Miyokiego 11. Poprawił on swój prezentowany wcześniej bastion sił zła. Jest to prosta, ala kaslowa konstrukcja, może nie wyróżniająca się dopracowaniem i poziomem detalu, ale uwagę, zwraca od razu ciekawe stanowisko strzelnicze z aż trzema kuszami, jak i zamontowana od frontu ruchoma paszcza. Nie wiem, czy miało to być jakieś żywe stworzenie, czy też mechaniczny konstrukt, ale wygląda to niewątpliwie interesująco, taka straszna morda. Poza tym otrzymałem jeszcze zdjęcia takiej oto ciężarówki, przewożącej różne, mniej lub bardziej zidentyfikowane dobro. Sądząc po napisie na kabinie, jest to pojazd policyjny, no praca raczej wyraźnie relaksacyjna, niezobowiązująca. Całkiem ciekawa kabina, za to rozmiar i rozstaw kół, no troszeczkę śmieszne. Ostatnia praca to ulepszony toła kwasu. Powiedziałbym, że najbardziej dopracowana konstrukcja autora. Bardzo mi się podoba ta tarcza, składające się na nią części idealnie się tutaj uzupełniają. Do tego fajny mieczek i skrzydełka, toksyczna kolorystyka. No, interesujący ziomeczek, krótko mówiąc. Lord of Dragons prezentuje z kolei przeróbkę zestawu LEGO Video 43112 Hip Hop Car, która obejmuje wkomponowanie w konstrukcję tego rozkładanego elementu na kafelki z nadrukami, normalnie stojącego obok zestawu. Jakkolwiek lubię oryginalną formę tego setu z tą podwójną robocią głową, to muszę przyznać, że podoba mi się też bardzo pomysł na taką rozkładaną scenę z głośnikami po bokach. Wygląda nomen omen koncertowo. Fajna jest zamiana jacuzzi na takie bardziej typowo muzyczne stanowisko, no po prostu bardzo przyjemna przeróbka. Oprócz tego Władca Smoków zmontował także i podstawki dla ulubionych figurek. Wszystkie konstrukcyjnie oparte o tę fajną część z figurek Super Mario. Przeklaskuję temu pomysłowi, również bardzo lubię ten element, doskonale by się nadawał na przykład na jakiś mały stoliczek. Z zaprezentowanych podstawek najbardziej chyba podobają się te elfowe, zwłaszcza drzewko z nietoperkami wygląda super. Piotrku 12 pragnie z kolei pokazać update swojego mecha Rhino. Zaczyna to wyglądać naprawdę ciekawie, podoba mi się bardzo kształt nóg, są potężne, pasują do serwetki ciężko pancerzonego robota. Fajnie tutaj zaprojektowano głowę i klatkę piersiową, widać, że projekt się rozwija. Na pewno dobrze by było jeszcze zagospodarować study na pancerzu, zwłaszcza te nagi czołach, ale już teraz w tym stanie, nazwijmy to surowym, zaczyna to wyglądać naprawdę porządnie. Oprócz tego tradycyjnie od Pioterków fotki jakiegoś modelu wielkiego robota. Tym razem jest to podmalowany Alto z 30 Minute Mission. Kurczę, od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy nie wypróbować czegoś z tej serii, bo mechy wyglądają całkiem okej. Okay. Troszeczkę inaczej od Gunpla, z tego co się orientuję, no i są raczej tanie, więc kto wie, może kiedyś jednego ogarnę na próbę. Ten tutaj wygląda bardzo spoko. Luka prezentuje raz jeszcze prezentowane już, oj, dawno temu mocki, po przeróbkach oczywiście. Black Phantom, Greyhate i Limeline. Ten pierwszy, no to prawdziwie demoniczny, z fajnym wielkim mieczem. Dalej podoba mi się głowa z potrójnymi rogami. Nie specjalnie za to mi się widzi przesadne użycie opon, ale o tym już chyba kiedyś wspominałem. Klata za to bardzo fajna, szeroka i dopracowana. Podobają mi się te małe przewody na niej, wszelkie imitacje mechanizmów zawsze na plusie. Limeline to z kolei klasyczny, prosty CCBS-iak na, no, widzianym często schemacie, ale przykuwa przynajmniej wzrok kontrastującymi kolorkami. Greyhate ciekawy, nie pamiętam, czy poprzednia wersja miała te mackowate co się upasa, ale w każdym razie prezentuje się to nietypowo. Korpus całkiem niezły, nogi za to chudawe, przydałoby się dodać im troszeczkę jeszcze masy. Ogólnie jednak cały się schludna i widać tu jakiś konsekwentnie realizowany pomysł. Na koniec znowu zwierzaki, ptaszki, konkretnie zeberki. Mój kolega z podstawówki takie hodował. Fajne pitoszki. Praca Jakuba Piórkowskiego. Na początek taki fajny zbiór customowych broni. Ciekawa jest zwłaszcza ta z kolbą zrobioną z robociej nogi. Królowa tunelowych bestii. Praca nawiązująca oczywiście do Hero Factory. No to ładna konstrukcja CCBS, pasująca do estetyki tamtej fali zestawów. Bardzo przyjemna formą i kolorystyką. Minifigowe awatary autora w formie ludzkiej i w robokostiumie. Jest też mech specjalnie dla tej wersji awatara. Widać, że też inspirowany ostatnią falą Hero Factory. No wygląda prawie jak regularny zestaw. Naprawdę spoko. Przeróbka Splitter Beast. Bardzo estetyczna. Podobają mi się zwłaszcza te dziab-dziab od nóża mniejszego potworka. Kamienny golem to z kolei postać, która bardziej przypomina jakiegoś rybowatego kosmitę. No, ma naprawdę pocieszną gębę. Troszeczkę mi się tutaj kojarzy z Prajdakiem, muszę przyznać. Ciekawym pomysłem jest macka zamiast jednego ramienia. Wyspa dinozaurów. Trochę taka większa makieta z fragmentem plaszy, pustyni, wulkanem, roślinnością i bagnami. No taki teren powiedziałbym w mikroskali. Tutaj na przykład na zdjęciu widać mikrostateczek pasujący tutaj skalą. Nawet okej, pomysł. Wygląda to w sumie jak taka 3D wersja mapy po prostu wyspy. Dinozaury są tutaj symbolizowane przez własnej roboty naklejki na kafelkach. Oryginalne, muszę przyznać. No i jakiekolwiek inne pełnoprawne figurki dinusiów byłyby tu pewnie za duże. Na pewno pomysłowe. Na koniec zwierzaczki, Barry i Lucifer. Słodziaki, przesyłam im wirtualne głaski. Bartek Wybraniec stworzył upgrade kiedyś już prezentowanego żółtego robota, mocno kojarzącego się z Bumblebee. Jest z niego postawny kolega, podobają mi się te szerokie bary i klata, te takie zaokrąglone skosy na niej ozdobione naklejkami fajnie imitują jakieś mechaniczne detale. Jest tu bardzo ładna dystrybucja kolorów, świetna ruchomość, ten taki, ale nie wiem co to jest, jetpack, silnik na plecach, no w każdym razie wygląda interesująco. Przydałoby mu się może jeszcze dodać jakąś broń, pistolet do łapy czy ostrze i wtedy byłoby już całkiem git. Ogólnie bardzo
bardzo fajna konstrukcja. Dante podesłał z kolei tym razem taki mini mocyk piracki. Jest to taka mini mikrochatka pana pirata, no można powiedzieć takie pirackie M1. Forma domku całkiem spoko, wygląda jak zbudowany z części wraku statku, jest jakaś faktura na ścianach, na dachu bardzo ładny mini drzewko obsypane jesiennymi liśćmi, a w środku akurat tyle miejsca, żeby dał radę się przespać i może coś przekąsić. Jak widać, kapitan piratów jest całkowitym minimalistą. No urocza miniaturka. Kacper Pląskowski znowu podesłał zbiory mini pojazdów łączących się w większe jednostki. Te widoczne tutaj autka mają całkiem spoko formę. Ten jeden troszeczkę mi przypomina Poloneza. Oprócz tego samolocik i helikopterki połączone dają nam razem tryb połączony mini kombajnera. Motyw bardzo fajny, lubię takie małe składaki z miniaturowych komponentów. Gdyby tylko udało się to jeszcze ogarnąć jakoś lepiej kolorystycznie, no to byłoby tip top. Jest też kombajner większej skali, którego składowe są mocno uproszczone. Są tutaj ciężarówki, coś jakby kombajny, tak mi się wydaje przynajmniej. W formie połączonej zaś wychodzi całkiem niezły, większy megazord wyglądający trochę jak robot ze złomowiska, ale w takim pozytywnym sensie. Ciekawie chaotyczny. Mam tylko nadzieję, że następnym razem uda się w końcu dostarczyć lepsze zdjęcia. No i na koniec Kitku. Oczywiście, no jak żebym mógł nie wspomnieć o Kitku. Piękne naprawdę, ślę mu kolejne korespondencyjne głaskanie. Filip Goszcz zupdate'ował swojego mocka z predatorami. Dzieje się tu teraz ciut więcej. Widać, że ktoś cierpi na prawdziwe urwanie głowy, badum TSS. Pocieszne są nawet te kanciaste drzewka, wyglądają, no jak cóż, coś z Minecrafta. Dalej mi się podobają figurki predatorów, za to teren jednak bym jeszcze dopracował. Dodał może więcej wzniesień, zagłębień, no tak żeby to podłoże piaskowe nie wydawało się takie płaskie jak dywan. Ale ogólnie fajnie się projekt rozwija. Szymon Pander zmontował sobie z kolei takie oto oddziały, amerykańskie i niemieckie. Jankesów wspomaga prezentowany poprzednio dwulufowy czołg T-29-3, natomiast Niemców przeciwczołgowa armada Panzer 1B. Amerykańscy żołnierze wyglądają bardzo legitnie, Niemcy, no widać, że ich wyposażenie jest trochę budżetowe, ujął mnie zwłaszcza ziomek w rycerskim hełmie, coś chyba im funduszu brakuje. Większe konstrukcje, bardzo fajne, czołg już chwaliłem, pochwalę znowu, bo konstrukcja bardzo mi się podoba, jest schludna i interesująca. Widzę, że otrzymał wsporniki stabilizujące pod lufę, fajnie. Działo też daje radę, schludna, nieduża konstrukcja, ma fajnie zbudowane podpory, no i spoko, że da się opuścić, podnosić lufę. Ogółem ładne pracki. Porucznik Szpadel również uderza z kolejnymi mockami w tematyce militarnej, wykonanymi z klocków Kobi. Na początek samochód pancerny WP-9T, uzbrojony w ciało automatyczne na obrotowej wieży. Mimo, że taki śmiercionośny, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jest uroczy. Taki troszeczkę skurczony, ściśnięty, przez to proporcje ma lekko kreskówkowe, odrobinę mi się kojarzy z czołgiem z Metal Slug'a. Ogólnie estetyczny, fajny w swojej surowej, eleganckiej formie. Ma też bardzo zgrabnie zrobioną wieżyczkę. Kolejny pojazd to uzbrojony w lasery i rakiety, myśliwiec atmosferyczny, wytwarzany chałupniczo. No, z tej specyfikacji technicznej zrozumiałem, że w kosmos to raczej nie poleci, natomiast może nieźle narozrabiać w naszej ziemskiej przestrzeni powietrznej. Samolocik jest kompaktowy, zgrabniutki, wygląda bardzo sympatycznie, podoba mi się ten drugowojenny sznyt i zarazem futurystyczne wstawki, jak silnik odrzutowy z 4 dyszami. Bardzo fajny mocyk Kobi. Jedyne co bym w nim osobiście poprawił, to może dodał bardziej wydatny statecznik pionowy na ogonie. Oprócz mocków Kobi, Szpadel zbudował również coś z Lego, konkretnie z tego małego zestawu kreator z rekinem. Jeden z moich ulubionych kreatorów z ostatnich lat. Jest to mała przeróbka głównego modelu, czyli właśnie rekina. Dodano tutaj oczka ze źrenicami i przerobiono płetwę ogonową na taką ustawioną bardziej poziomo. Czyżby zatem rekin został przerobiony na drapieżnego walenia? No chyba o to właśnie chodziło. Trochę mi brakuje jego płetwy grzbietowej, ale i tak jest fajniutki. Natomiast resztek po jego budowie powstał taki oto pocieszny stworek o imieniu Chodzajło. Piękne imię, a stworek bardzo pocieszny, no jak po prostu wyjęty ze spor czy czegoś podobnego. Browik z kolei przedstawia scenę ataku zakonu czarnych kasków. Okej, nie bardzo rozumiem, gdzie są te czarne kaski, bo widzę tutaj głównie postacie ze Star Wars, Ninjago, no i Umarlaki. Za to sama scenaria bardzo fajna. Takie ruinki na pustyni, no klimatyczne. Faktura ścian uzyskana tymi klockami i murkami zawsze na propsie. Oprócz tego Browik zbudował jeszcze starożytnego strażnika ruin. Cóż, jest to prosta CCBS-owa konstrukcja, wręcz ciut za prosta, bo ziomeczek nawet nie ma jak ustać na nogach. No dałbym mu chociaż jeszcze jakieś buty, żeby no miał po prostu jak kroczyć pośród ruin. Na Deccan 9.8 podesłał znowu poprawione wcześniej prezentowane mocki. Kolega Sabat otrzymał poprawione berło. Fajnie wygląda taki rąsiokijek. Dlatego postać ma też stylowy kapelutek oraz pelerynkę. No pociesznie to wygląda, taki knypek w za długim płaszczu. Szarlak z kolei został dozbrojony i lepiej opancerzony. Podoba mi się ten asymetryczny pancerz, zwłaszcza osłony na prawej nodze. Miecz również nie jest gorszy, taka klasyczna konstrukcja, ogólnie fajna figurka. Oprócz CBS-owych mocków na Dakan podesłał też swoją autorską postać z Ninjago, ninja cienia, zasiadającego na swoim tronie. Bardzo fajna minifigurka, posługująca się ciekawą kosą. Podoba mi się również wykończenie tronu za pomocą stud shooterów. Pozdrawiam serdecznie. Kamil Chrzanowski popracował z kolei nad swoją cyberpunkową Mazdą prezentowaną jakiś czas temu. Zmieniono m.in. ustawienie kierownicy i chyba kilka mniejszych detali. Wciąż bardzo mi się podoba ta deska rozdzielcza z masą kontrolek i przycisków. Kierujący pojazdem Yuki dostał z kolei do towarzystwa koleżankę z cyberręką, May.
Bardzo fajna minifigurka, te nastroszone włosy idealnie pasują do bojowo nastawionej dziewczyny. SWK.pl prezentuje kolejne postacie do swojego projektu kreskówki według własnego pomysłu. Tym razem są to bracia Max i Bugs Phantom. Czyby krewniacy danego Fantoma? A także Nina Raptor. No i trudno się domyśleć, że postacie wzięły swoje personalia od nazw myśliwców. Braciaki, zwłaszcza fajnie, wyglądają troszeczkę jak taka para Chad Barmanów. Oprócz tego kolejne memuchy, jej! After all... Nie, to trzeba przeczytać głosem Stana. After all these years, finally, I have them all. Ludzie mówiący, że Transformers Cyberverse to dobra kreskówka. Benny. No bo to jest dobra kreskówka. No, jest, na pewno lepsza od tego Netflixowego krabu. Benny odmawiający oglądania Gundamów. Tak. Dokładnie taką mam minę, gdy ktoś mi coś gorączkowo poleca. Rozgryzłeś mnie, stary. A tak serio, próbowałem obejrzeć Iron Blooded Orphans, ale nie, no znudziło mnie gdzieś po 5 odcinku. Nie łapię jakoś tego klimatu. Gundamy chyba po prostu nie są dla mnie. Zostanę przy składaniu modeli. Fani Ewangeliona. Benny. Jeśli kwestia nielubienia czegoś przeze mnie działa z jakiegoś powodu tak inspirująco, to wyznam jeszcze, że z popularnych rzeczy, które wszyscy inni lubią, a ja nie lubię jeszcze strasznie drugiego arku w Gurren Laganie, poza zakończeniem, nie lubię Attack on Titans, w większości tak zwanych kreskówek dla dorosłych, uważam, że Don't Bully Me Nagatoro to obrzydliwa i strasznie szkodliwa seria, którą najchętniej usunąłbym z powierzchni ziemi i jeszcze nie rozumiem fenomenu Mad Max Fury Road. Znaczy, film mi się nawet podobał, ale nie uważam, żeby zasłużył na opinię instant klasyku, jakim go z miejsca obwołał. No. To tyle, nie będę wymieniał niepopularnych opinii książkowych, bo tutaj to by mnie chyba zjadła połowa polskiego fandomu fantastyki. Dobra, wracamy do klocuchów, bo dygresja wyszła długa. Green Billy pobudował znowu bardzo klasycznie i bardzo bajoniklowo. Ten mocer już dawno pokazał, że specjalizuje się wręcz w odtwarzaniu wielu klasycznych postaci z pierwszej generacji, które nie zostały wydane jako oficjalne zestawy, ale figurują jako uznane kanonicznie moce z różnych konkursów. Billy zbudował teraz zatem grupkę kanonicznych mrocznych łowców, m.in. Recordera. Są tutaj też nawiązania do ostatnich lat oryginalnej serii, tutaj między innymi rekolory pojazdów, Sendox, Caxium, no i parę innych. Fajnie jest zobaczyć te modele w alternatywnych barwach, zawsze jakieś takie po prostu inne podejście. Widać też, że autor naprawdę lubi inwestować w customowe części. W modelikach Matoran, Skarzani, czy Burnaku i Gafnie widzę customowe maski, zapewne z Shapeways. Zazdraszczam. Też muszę sobie kiedyś niektóre z nich ogarnąć, bo sporo z nich jest serio fajnych. Widzę też tutaj konstrukcje oparte na starym, dobrym metru buildzie. Varian to psioniki z drużyny Norika. Spoko. Spinner to a powietrza. Przeróbka Gali Pantoka. O, też bardzo fajna. Tutaj też ta customowa maska pasuje. No, tylko ten napierśnik z nowych armorów. Troszeczkę takie mało subtelne, ale może być. Jest też tutaj, no, trochę kanonicznych rachi, jak wspomniałem. Między innymi Proto Drake, Lorak, oj, Metro Mantis, za to szczególne propsy. Bardzo lubię tego rachi. W ogóle lubię modliszki. Modliszki to naprawdę cool owady. Dzięki jeszcze raz Billy za ożywienie tych klasycznych projektów. Fajnie by było tylko ogarnąć jakieś lepsze zdjęcia, mniej ciemne i może czasami lepiej kadrowane, bo tego typu prace zasługują naprawdę na dobrą prezentację. Galaktyczne Klocki tym razem skręcił w stronę Star Wars i prezentuje taką oto wiedźmę z Datomiry ujeżdżającą Rancora. Po pierwsze, co bym chciał nadmienić, świetna prezentacja, bardzo fajnie dobrane tło. Za wiedźmę robi upiorzyca z Lego Video i całkiem fajnie tutaj pasuje. Może nie jest tak blada jak kanoniczne wiedźmy, ale hej, może po prostu inny podgatunek. Bardzo mi się podoba to stanowisko, na którym zasiada na bestii, tak jakby, nie wiem, gondola czy coś w tym stylu, obwieszane zdobycznym sprzętem, m.in. droidem BB-9E, zwanym przeze mnie BB-8, bo to po prostu edgy wersja BB-8. Fajnie też wyglądają tutaj te tarcze, działo, czaszki. Bardzo klimatyczny mocek, trochę chaotyczny w formie, ale jest to taki fajny chaos. No i zazdroszczę Rancora. Kuźwa, jakbym chciał tę figurkę. Ale ceny teraz, trzeba było kupić Rancor Pit, kiedy był w sklepach. Niestety. Mocyki od polskiego Sansa, brat wcześniej prezentowanego Omegi, ex-Rusher, no taki rakszowato podobny Zauranida, podobnie jak braciszek, prosta elegancka figurka, bez zbędnych udziwnień, prezentuje się przyzwoicie. Dalej autorska interpretacja Toa Liwanuwa, zmontowany z użyciem torsu od Cardatora i kończyn CCBS, całkiem okej, nawet zgrabny, szkoda tylko, że na ciemnych zdjęciach mało widać. Na koniec autorskie rachi, dragery. Fajne, podobają mi się chyba najbardziej z tych trzech prac, to jest taka mieszanka strusia i małego smoka. Fajne są te ich gładkie łebki, jak i zróżnicowanie tych modeli. Jeden ma na przykład ogniste skrzydełka, u drugiego ten kolczasty naramiennik tworzy jakby fakturę piórek. No, fajne pomysły. Dalej mamy pracę Wiktora Molendy. Pierwsza to bezimienny robot samuraj. No, ma na pewno fajną kolorystykę, brązowo-szaro-złoty, ładnie się to komponuje. Kolega ma spoko sylwetkę i detale, bardzo ciekawie się prezentuje te kunai na goleniach. Podoba mi się. Dalej mamy Slendermana. Na razie prototyp, który będzie rozwijany, ale już stanowi fajną prackę. Przypomina to, co ma przypominać. Od razu nasuwają się skojarzenia z tym konkretnym potworem. Ma krawat, ma groteskowo długie łapy,
Troszeczkę jest taki kanciasty, ale to nie przeszkadza. Warto by było może jeszcze dać może na przykład wyżej zgięcie w kolanach i dodać takowe w łokciu. Ale autor pisał, że pracuje już nad tym, więc spoczko. Dalej mamy takiego bezimiennego robocika. Tutaj fajny pomysł na malutkie ciałko. Schemat nadawałby się też do budowania Matoran i innych niedużych postaci. Ostatnia praca to z kolei dzieło Maćka, brata Wiktora. Jest to robot raper wyposażony w jetpack i głośniki na ramionach. Zatem robot muzyczny. Również bardzo mi się podoba. Fajnym detalem jest czapeczka na głowie. Wygląda bardzo pociesznie. Do tego ładna biało-niebieska kolorystyka. Głośniki tworzą fajne detale. Również naprawdę udany, nieduży robocik, malutki, ale dopracowany. Mariusz P. przedstawia scenkę ze świata Naruto. Kakashi kontra Kitsune i Otsutsuki. Z tego co zrozumiałem, postacie fanowskie. Nie do końca jestem pewien, czytanie i oglądanie Naruto zarzuciłem wieki temu. Widzę, że starano się tu możliwie jak najlepiej oddać postać Kakashiego. Ta mangowa fryzura i maska pasują mu jak najbardziej. Włosy oczywiście mogłyby być jaśniejsze, no ale wiadomo, pracuje się z tym, co się ma pod ręką. Na tym jednym ujęciu fajnie oddano efekt zawieszenia w powietrzu. Ciekawie to wygląda. Hubert Kai zbudował z kolei takie stworzenie o nazwie Jarwa. I kurczę, podoba mi się i to nawet bardzo. Jest to bajeniklowa konstrukcja, troszeczkę w takim oldschoolowym stylu budowania, takich właśnie ala bajeniklowych rzeczy. Podoba mi się bardzo wkomponowanie w sylwetkę główek slicerów. Część, no jeszcze taka mocno zapomniana i rzadko używana, a miewa ona potencjał, więc fajnie, że ktoś sobie o niej przypomniał. Sam stwór ma generalnie ciekawą sylwetkę, wygląda trochę jak taka jakby smocza foka, trochę też mam tutaj skojarzenie z tymi dwunożnymi potworami z Kong Skull Island. No wydaje mi się, że mogłoby to być wodne stworzenie. Sugeruje to płetwa grzbietowa oraz kolorystyka. Bardzo ładna swoją drogą, turkusowe i granatowe pięknie się uzupełniają. Jest to praca ze stylem i pomysłem, jestem na tak. Pavlik Smog Building pobudował z kolei Hero Factorowo, oto jego drużyna Delta, a właściwie 1/3 tej drużyny. Zgaduję, że z czasem dojdą kolejni. Świetne Hero Factorowe mocki, zbudowane na tradycyjnym schemacie bohaterów z początków CCBS, ale o jakże ładnie uzupełnionych i dopracowanych sylwetkach. Złoty kolega przez hełm i pazury kojarzy mi się mocno z Rocką, ale ma też własny charakter. Świetnie się prezentuje dodatkowy pancerz na nogach i mocarna łapa. No takie małe skojarzenie z Doomfistem z Overwatch. Z kolei czarno-czerwony pacjent ma fajny energetyczny mieczor i naramienne działko. Obaj prezentują się super. Jest to dowód na to, że tradycyjny hero faktorowy schemat z drugiej fali ma potencjał. Wymaga jedynie pewnego uzupełnienia i dopracowania. Od Jakuba Osypiuka zdjęcia bardzo prostych scenek w klimatach pirackich oraz ludziki podpisane jako powstańcy styczniowi. No faktycznie, taka stylowa nieźle do takowych pasuje. Zwłaszcza ta papacha zrobiona z oponki, często wykorzystywana technika, ale wciąż fajna. T10 powraca znowu z pracami komputerowymi. Robot o imieniu Roger. Efektowny, wygląda na takiego srogiego wojownika. Bardzo mi się podoba głowa przyozdobiona kolcami, masywne szerokie naramienniki zachodzące na korpus, jak i zakończona szponami łapa. Wygląda jak taki robonajemnik czy inny gość rwący się do bitki. Bardzo klimatyczna konstrukcja. No i plus za dobór koloru. Bardzo lubię legowy turkusowy. Gdyby tylko dało się go zbudować namacalnie. Dalej, War Titan Hoosier. Arcypolski robot bojowy, mocno inspirowany tytanami z Warhammera 40 000. Tematyka co prawda nie moja, nie przepadam za wzorowaniem czegokolwiek na Husarii, ale wirtualny moc sam w sobie bardzo solidny. Rzeczywiście, czuć ten warhammerowy klimat. Sylwetka mocno mi się kojarzy z olbrzymami ze świata 40, zwłaszcza przez tą głowę wbitą w kark. Mech ma ciekawe wielkie działo i wyrzutnie rakiet. Jedyne co mi tutaj niezbyt leży to sekcja nad głową. Troszeczkę mi jednak te naramienniki łącząca je ścianka wydają się za wysoko umieszczone i można by tam może jeszcze zrobić ciut ciekawszą fakturę. Na koniec tradycyjnie dla tego mocera modele czołgów IS-2 i FV-4005. Po raz kolejny zgrabne maszyny o surowej, lecz eleganckiej formie. Świetne proporcje i odwzorowanie oryginałów. Tutaj zwłaszcza podoba mi się efekt strzału. Szkoda, że nie ma takiego krzaka właśnie przezroczystego. Mógłby robić za fajne efekty wybuchów i strzałów. Maciej Michalik zupdate'ował swoją kastową pracę z zameczkiem, laskiem i jeziorkiem. Powolutku zaczyna to wszystko ożywać. Z tego co widzę, okolice zaczęli zasiedlać jacyś mieszkańcy i bardzo dobrze, bo z ludzikami zawsze moc zyskuje. Podoba mi się tutaj na pewno ten mały kramik oraz ostatnie ujęcie. Po prostu fantastyczne. Uzyskane chyba z dodatkowym źródłem światła umieszczonym z tyłu. Wygląda to tak, jakby scenerię spowijały promienie zachodzącego albo wschodzącego słońca. Pięknie to wygląda. Super pomysł i wykonanie. Bardzo lubię takie usprawnione fotki. Oprócz tej znanej już konstrukcji, Maciej podesłał jeszcze taką scenkę rodem z DC. Praca dwupoziomowa, na górze ziemsko odziany generał Zod z kryptońską obstawą, a na dole Hugo Strange zdaje się eksperymentować na pojmanym kryptończyku. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do jakiegoś komiksu, czy inwencja własna, ale w każdym razie wygląda spoko. Na górze jest to prawda trochę pustawo, ale podejrzewam, że jest to praca, w której ma się głównie zwracać uwagę na minifigurki. Medieval Brick podesłał mi swoją starszą pracę, Summertime at Timber Falls. Mod powstała jako praca konkursowa
na Summer Juice 2021 w zespołowej kategorii Through the Seasons. Medieval Brick współpracował tutaj z budowniczymi Sammy & Bricks, John the Creator i Dark Small. W efekcie powstała prześliczna konstrukcja przedstawiająca małą wiejską murowaną chatkę z ogrodem. A żałuję, że dostałem tylko dwa zdjęcia tej pracy, bo jest tu sporo detali, którym warto się dokładniej przyjrzeć. Na przykład daszek nad drzwiami, prześwietny karmik dla ptaków stojący w ogrodzie, faktura roślinności. W bardzo prosty, a jakże efektowny sposób uzyskano też efekt starego dachu, w którym niektóre deski wyskakują albo są poluzowane. Jest tu jeszcze fajny ptak siedzący na ogrodzeniu, ukryta wśród liści myszka. Uwagę zwraca również nieregularna przestrzenna podstawa. Przeurocza się to wszystko prezentuje. Nie wiem, jakie były wyniki konkursu, ale moim zdaniem ten mocyk stanowi bardzo solidnego i pewnego zawodnika. Jedyne, co mi tutaj troszeczkę nie leży, to wykorzystanie beczek do kreacji drzewa. No, trochę się ta ich faktura odcina i niezbyt pasuje do reszty, ale to jest mało istotny szczegół. Naprawdę znakomita, dopracowana i świetnie zaprezentowana budowla. Pozostajemy w klimatach Castle i Fantasy. Artski przedstawia taką oto miniaturkę z postojem orków Mrocznej Puszczy. No fajnie się tutaj prezentuje gęsta i zróżnicowana roślinność, jest tutaj dużo rozmaitych chaszczy i drzew. Od tyłu nie prezentują się one najlepiej, widzę tutaj troszeczkę taką podobną technikę jak ta, którą zastosowano w zestawie Expecto Patronum z Harry'ego Pottera, przez co pnie są takie no płaskie, ale przynajmniej od przodu wygląda to znośnie. Półmrok tworzony przez gęstwinę dodaje nawet klimatu, jest dobrze, po prostu fajny mocyk. Dedalion Arts powraca z tematyką swojego autorskiego świata World Wars. Zamieszkują go m.in. czworonogie, lądowe rekiny, szarpy. Jeden z nich to wierzchowiec taranina, człowieka szczura imieniem Shawel. No, trzeba przyznać, że poszczególne elementy tego fikcyjnego świata malują się bardzo interesująco. Sama konstrukcja zaś, lądowy rekinek, jest spoczko. Udało się ładnie oddać kształt głowy rekina młota, podoba mi się więcej niż jeden odcień niebieskiego na brzuchu. Płytwa ogonowa powinna być chyba ustawiona pionowo, skoro jest to rekin, ale okej, jest to szczegół. Wiadomo, że to tak czy siak fantastyczne stworzenie. Za to wydaje mi się, że tę wszechobecną czerń można by jeszcze złamać jakimś innym kolorem, albo w ogóle zrobić stwora, że się tak wyrażę, na szaro, bo przy takiej ilości czarnego troszeczkę umykają niektóre detale. Niemniej jest to wciąż mocyk z pomysłem, klimatyczny i interesujący. Chętnie dowiem się jeszcze czegoś więcej na temat świata World Wars. Oprócz tego Dedalion podesłał także dwa wykonane przez siebie loga. Połączenie dobra i zła, kotek Benny i robot Benny oraz ich mroczne połówki. No ciekawe. Lubię takie, ogólnie właśnie takie dualistyczne motywy wizualne w stylu Two-Face'a. Zatem propsuję jak najbardziej, zwłaszcza to robocie logo mi się podoba. Fajne nawiązanie do faktury hologramów Bennego. Gerwazy Jorgen, tym razem z trzema pracami bąklowymi. Mała, duch lasu, jest ona Vortex oraz uciekinierką z wyspy Xia, zafascynowaną przyrodą. Bardzo żywo wyglądająca figurka, głównie przez jaskrawą kolorystykę. Fajnie jest tutaj połączenie różnych zieleni i pomarańczu. Spoko wygląda ta ala kiecka z tyłu, dużo jest też tutaj szczegółów, jak na ramienne ostrza składane na plecach, bardzo stylizowane buty, ochraniacze na goleniach i wkomponowana w pierś głowa Scorpio z Hero Factory. Nie wiem sam, czy tych szczególików nie ma tutaj aby aż za dużo i człowiek troszeczkę jednak skacze tak wzrokiem od jednego do drugiego. Ale z drugiej strony przynajmniej nie jest wizualnie nudno. Figurka jest też wysoka i pozwalna zarazem, co nie zawsze chodzi w parze, więc fajnie. Dalej mamy Kreliksa, golema stworzonego przez Artakę. Jest to przykład tego, jak fajnie mogą zbudować całą sylwetkę odpowiednio rozmieszczone płytki CCBS. Kreliks wygląda na prawdziwego mocarza. Super mi się podoba ta głowa wbita w kark, przez co bary wydają się jeszcze szersze niż w rzeczywistości. Świetnie też użyto elementów pułapek Umaraka jako kolczastej faktury na stopach oraz połówek tej kolczastej kuli jako pancerza na dłonie. Mieczor również prezentuje się nie z gorzej. Jest to praca mocno monochromatyczna, ale w tym wypadku mi to nie przeszkadza, wręcz potęguje wrażenie w pełni mechanicznej istoty, takiego wielkiego, starożytnego golema. Bardzo fajny. Dodatkowo autor podesłał też zdjęcia gołego korpusu, w razie gdyby ktoś chciał z takowego skorzystać. Bardzo miło. Zawsze fajnie przyjrzeć się czyjejś konstrukcji z bliska, bo a nuż pozna się jakiś fajny patent. Ostatnia praca Gerwazego na tę edycję to Zauranida Ankylos, bazujący oczywiście na ankylozaurze. No jest to ciekawe, bo Zauranida o identycznym imieniu już się przewinął, dawno temu zbudowany przez kolegę Mozarta, jednak imię i gatunek dinozaura to jedyne, co łączy te dwie prace. Figurka Gerwazego również przypadła mi do gustu, podoba mi się ta mocno ognista, stylowa, bardzo zgrabnie zmontowany łebek, jak i maczuga na ogonie. Mimo sporych rozmiarów figurka jest posuwalna, posiada nawet zgięcie w brzuchu, także imponujące. Równie dobrze, jak w postawie dwunożnej prezentuje się także po padnięciu na cztery łapy. Także broń jest nie z gorsza. Tutaj pomysłowy patent na kolbę zrobioną z pompki do miotaczy Nynrach. Bo dopracowana praca, tak jak poprzednie dwie, jeśli miałbym tutaj coś poprawić, to może jedynie stopy, bo wydaje mi się odrobinkę za małe. Ale tak czy siak, dobry mocek, a dokładnie trzy dobre mocki. Dalej kolejne fanarty profesora Inkwizytora dotyczące jego projektu Neobiontomania. Kolejne interesujące stworki. Podoba mi się zwłaszcza Żar Rycerz, a to dlatego, że lubię ogólnie taką właśnie stylistykę ala rycerską. Generalnie jest w tym autorskim projekcie spory wyraz nostalgii do wszystkich podobnych serii, w których fantastyczne stwory do pochwycenia towarzyszyły bohaterom.
bohaterom i stanowił intratny element świata. I też tego było, no nie dziwię się, że tego typu serie inspirują do dzisiaj. Dalej trochę nienazwanych bąklowych prac od Miłosza Padoła. Na początek taki oto lodowy rachi przypominający pająka. Konstrukcja fajna o tyle, że wykorzystuje z tego co widzę niemal w całości oldschoolowe części. Doskonale mógłby się zatem wpasować w estetykę pierwszych bajnikowych roczników. Konstrukcja bardzo przyjemna. Sylwetką skojarzył mi się od razu z Tachikomą z Ghost in the Shell. Dalej taki jakby duży matoranin czy toa lodu. Tutaj podoba mi się pomysł na tors. Lubię te rurki po bokach. Jest też ciekawy patent na ramiona ze stóp boroków. Fajne uzbrojenie, dobra sylwetka, ładnie wkomponowany w nią plecak. Bardzo solidny, nienazwany zielony tytan z mordką kojarzącą się mocno z borokami. Konstrukcja wielka i masywna, przy czym udało się tutaj zachować w miarę uporządkowaną fakturę, co często jest problemem takich dużych prac. Fajny patent na łydki z garbów Rakshi, no patent z Makuty. Bardzo fajne wielgachne łapska. Prawdziwy byku, robi wrażenie. No, zastanawiam się tylko, czy te srebrne tarcze na barkach nie lepiej byłoby wymienić na zielone od lewaka. Chyba troszeczkę lepiej by się zgrywały z całością, ale i tak jest dobrze. Dalej taki czad tachu, naprawdę czad, no, widać, że wsuwał stejki nawet na deser. Zaiste potężny, jednocześnie podoba mi się wkomponowanie w konstrukcję torsu mata. Jest to taki łącznik z oryginałem, sympatyczny łącznik. Nogi w takim mocno kombinerowym stylu, z tego co widzę ramiona fajnie wypełnione kołami z Roboriderów, no widać, że ktoś lubi używać części z wczesnych lat 2000. Dalej zaczątek drużyny Toa, na razie dwóch kolegów, przegarbiony niebiesko-czarny, naprawdę fajniutki, doceniam kolorystykę, nawiązanie do dłoni tachu czy liły mata. Także stópki z główek slajzerów też zawsze na propsie. Czerwono-czarny Toa, jak zgaduję, jest przypisany żywiołowi ognia. Również bardzo solidna figurka, ale niezbyt mi się tutaj podobają ramiona. Mam wrażenie, że są jakieś takie kikutowate i zostało na nie nałożone odrobinę za dużo części. Ale ma za to fajne nogi z tych części Roboriderów. Taki ala Toa Hagach z tarczą i skrzydłami, przyjemny, ładnie rozłożone kolory, skrzydła to też ciekawy dodatek uzupełniający. Takich, dalej takich dwóch panów, czarno-srebrny, ma fajne toporki, wygląda bardzo proporcjonalnie, tylko te naramienniki raczej bym odwrócił. Z kolei biało-pomarańczowy to fajna rozwojówka schematu metru z dłuższymi kończynami, solidny, fajne miecze inspirowane Glatorianinem Matanui. Dalej przerbka Axona, bardzo fajnie poprawiony członek zakonu Matanui. Wydaje się bardziej proporcjonalny i nie aż tak ściśnięty jak oryginał, dzięki czemu wielkie łapy jakoś lepiej tutaj pasują. Fajnie uzupełniono tors i ramiona, dodano w gustowny sposób troszeczkę nowszych części. Postać dalej zachowała swój charakter, ale wygląda nowocześniej. No i wreszcie na koniec anonimowy Zauranida. Te konstrukcje widziałem już jakiś czas temu, jeszcze na wczesnym etapie i cieszę się, że dalej się rozwija. Nigdy nie przestanie mnie pozytywnie zadziwiać to, jak mój śmiechowy w gruncie rzeczy pomysł zapodany kiedyś na spontanie zaczął tak bardzo żyć własnym życiem, że ludzie do dzisiaj budują nowych Zauranidów, podczas gdy ja nie zbudowałem żadnego od dłuższego czasu. Model Miłosza bardzo mi się podoba, jest wielki i dopracowany, uwielbiam to ogromne łapska, świetne masywne stopy, skomplikowany tors, jak i fakt, że pomimo takich rozmiarów jest całkiem nieźle ustawialny, może sobie nawet przysiąść, to ci dopiero. Jedyne co troszeczkę tutaj zgrzyta, no to proporcje głowy. Łebek T-Rexa jest ciut za mały na takie kolosalne ciało, no ale jakiś trzeba było wykorzystać, rozumiem, a większej dinozaurowej główki chyba nie ma. Może dałoby się odrobinę tutaj poprawić te proporcje, dodając coś na łebek, na przykład nie wiem, jakieś mechaniczne wspomagacze, coś w tym stylu, jakieś cybernetyczne oczy czy wizjery. Warto pomyśleć, tak tylko podpowiadam. Ogólnie wszystkie prace naprawdę super, prezentują wysoki poziom. Zakończymy tę edycję wyborem mocków i innych prac od Bludiniego. Kontynuując swoje prace nad projektem Pokémon Heroes, w którym głównymi bohaterami mają być Pokémony właśnie. Oto kolejna porcja fanartów, zarówno postaci pokémonowych, jak i ludzkich. Także inicjatywa się rozwija. Widać, że autor lubi motyw dawania poksom jakichś ludzkich elementów garderoby, bo dużo ich tutaj takowe posiada. Ujęło mnie zwłaszcza Coughing Voxach, wielce pocieszne. Oczywiście widać, że autor rysuje sobie czysto amatorsko i nie ma tutaj mowy o profesjonalizmie, ale hej, wszystko jest jeszcze do wyuczenia się. Spoko, że przedstawiono również ludzkich bohaterów tego projektu, aczkolwiek tutaj mam wrażenie, że zrobienie ich wszystkich na jednym przerysowanym wzorze wygląda na, no, troszeczkę na pójście na łatwiznę. No i naprawdę proponuję przed publikacją czegoś sprawdzić wszystko 2-3 razy, czy gdzieś nie walnęło się byka, bo w tych opisach miejscami są straszne ortograficzne babole. Ja rozumiem, że niektórzy mają z poprawną pisownią spore problemy, dysgrafię i dysortografię, ale no, to jest tylko powód, żeby sprawdzać takie rzeczy maksymalnie uważnie. Niemniej życzę powodzenia w rozwoju projektu, więcej można o nim przeczytać oczywiście na blogu Bludiniego, link ponownie w opisie. Oprócz Pokémon Heroes, Bludini dalej niestrudzenie rysuje kolejne polmony. No bardzo mi miło, choć muszę przyznać, że jestem już tak delikatnie przytłoczony ilością fanartów jednej osoby w stosunku do treści, którą sam wyprodukowałem w ramach tego pomysłu. Ale okej, jeśli kogoś nasz pomysł inspiruje, proszę bardzo, nie powstrzymuję. Szczególnie podobają mi się te wzorowane na Pacie i Macie. Są całkiem zabawni i ciekawi, jak i linia inspirowana ludzika Milego. Fajny pomysł na te takie ala energetyczne ramiona. Co zaś się tyczy mocków, Bludini zbudował CCBS-owe ciała dla postaci
postaci Looney Tunes, Sylwestra i Strusia Pędzi Wiatra całkiem pomysłowo zmontowane. Podoba mi się zwłaszcza Strusiek. Zaskakująco dobrze się te główki zlewają z tymi ala robocimi korpusami. Wygląda to ciekawie. Dalej bardzo sympatyczny miksel z klanu Frostikonów, fajne użycie tutaj niebieskich pajęczynek, minifigurki kolekcjonerskie według własnego pomysłu. Tutaj chyba najbardziej podoba mi się ta wojowniczka z ognistym mieczem na pierwszym planie, zamek księżniczki Peach, większa praca w uniwersum Super Mario, całkiem udana. Podoba mi się to, jak konstrukcja jest po prostu taka kolorowa i radosna. Kształt jest bardzo w porządku, podobają mi się prosto wykończone daszki wież, korelują one wizualnie ze stylem starych gier Mario. Jest też fajna roślinność wokół murów oraz skrzynia ze skarbem wewnątrz. Model bardzo sympatyczny i miły dla oka. Dalej taka oto armia ninja. Troszeczkę się, jak widzę, nagromadziło tych ninjagowych figurek. Zbiór minifigurek postaci z Fortnite. No na tej grze ani trochę się nie wyznaje, więc ciężko mi ocenić zgodność z materiałem źródłowym, ale niektóre postaci wyglądają nawet efektownie, zwłaszcza ta taka czarno-biała, trzecia od lewej. Rozrasta się też Benny Kingdom, wznoszone w LEGO Worlds, wzbogaciło się elementy ala egipskie oraz nowych mieszkańców, Kleja z Nexonites i Senseiya Wu. No z taką ekipą to nic nie straszne. Dalej bardzo sympatyczna mini chatka dla grzybowego ludzika. Bardzo mi się podoba właśnie ta wspomniana postać. Z tych elementów Super Mario da się zmontować coś o własnym charakterze. Bardzo udana figurka Pokemona Cinderace'a, świetne odtworzenie tutaj wszystkich charakterystycznych detali, niezła pozowalność, podoba mi się. Zauranida Medyk z oddziału Grom, jedną łapę zastępuje mu piła łańcuchowa, więc no jest czym kroić kości. Minifigurki postaci z Bionicle, Jalera, Takanowy i Gresha oraz Beetle'a. Najbardziej podoba mi się chyba tutaj para Toa, są w sumie z miejsca rozpoznawani dzięki kolorystyce i broni. Bardzo urocze mikromodeliki roślinek z Plants vs. Zombie, minimalistyczne, ale przy tym prześmieszne maluchy. Postać z uniwersum aut Pixara, będąca Fiatem 126P. No i fajnie, polski akcent w świecie gadających samochodów, maluszek. Czemu nie? Pozowalny, sympatyczny mech dla minifigurki Planktona ze SpongeBoba, bardzo ładny, kosmiczny myśliwiec dla Benka z Dalego Movie, fajny w formie, aerodynamiczny, te duże stateczniki pionowe dodają lekko agresywnego sznytu, bardzo spoko kosmolot, może jedynie te włócznie na skrzydłach są tutaj troszeczkę niepasujące. Dalej robot Cad Bane. Oj, oby ci od Star Warsów nie pozywali. Jest on mieszkańcem Beneversum i łowcem zauranidów. Jak widać, lubi sobie przytroczyć na plecach ukręcone łebki jako trofea. Ciekawie się prezentują stopy z położonych na płasko kół oraz głowa z bocznymi detalami z niebieskich pazurów. Na koniec kolejny przykład inspirowania się nawzajem. Zainspirowany projektem Neobiontomania od profesora Inkwizytora, Bludini wymyślił i narysował jeszcze własne projekty Neobiontów. Bardzo sympatyczny gest. Fajnie wiedzieć, że są widzowie, którzy nie wbijają na te odcinki jedynie po to, żeby posłuchać o swoich pracach, ale też o twórczości innych i coś z tej twórczości wynieść. Uważam to za bardzo pozytywną tendencję. I tym wesołym akcentem pozwolę sobie skończyć 44. edycję naszej zabawy, kolejna tradycyjnie za około miesiąc, żebyście mieli czas zmodzić coś nowego. Wstępnie ustalam datę na samiuśką końcówkę listopada na 30. Zgłoszenia zaś przyjmuję do 28. I to by było na tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Do następnego. Hej.